Malowanie moje zaczęło się stąd, że jest to tradycja jakby rodzinna już. Mój dziadek był architektem, mój ojciec oraz moja matka, oboje studiowali na Akademii Sztuk Pięknych. U mnie w domu, czyli w tym pomieszczeniu, w tej pracowni, bez przerwy wałęsały się różne farby, czyli materiały malarskie, pędzle i blejtramy, więc to wyszło jak gdyby w taki sposób naturalny, że również się zająłem malarstwem. Moja wystawa w Nowochódzkim Centrum Kultury pod tytułem Fotorealizm, cztery odsłony malarstwa, zawiera prace z końca lat 70. do chwili obecnej. Jest do obejrzenia w Galerii Białej, w Galerii Czarnej, w Galerii Złotej oraz w Galerii jednego obrazu. Maciej Bernhard wpisuje się cudownie w te przestrzenie, które śmiało możemy nazwać absolutnie poświęcone i dedykowane najlepszej z możliwych propozycji do oglądania i dla przypadkowych, i dla tych celowanych przez nas odbiorców. Polscy fotorealiści nie byli dostrzegani nie tylko u nas na rynku sztuki, ale nie byli również zauważani zza żelaznej kurtyny w świecie zachodu, który wielkim pokłonem się do tych twórców odnosił, szczególnie w latach 60., 70. No niestety o Macieju Bernhardzie nie dowiedzieli się, a to wynikało właśnie z takich, a nie innych klimatów historycznych. Fotorealizm w Polsce się nigdy nie przyjął. Większość krytyków jak gdyby pomijała to milczeniem. Tematy, które fotorealiści stosowali w swoim malarstwie, były takie niegodne jak gdyby tego malarstwa i tej wielkiej sztuki przez duże S. Dotarły do mnie jakby takie słowa oburzenia bardziej znanych artystów krakowskich, którzy byli wręcz zszokowani. Na pierwszej stronie magazynu Sztuka pojawiają się po prostu fotki. Z tym, że to nie była zwykła fotka, tylko to był obraz malowany metodą starych mistrzów, czyli po prostu z niezwykłą dbałością o detale. Do tej pory nikt tak jeszcze nie malował w tamtych czasach. Sam wywodzi się z naszej krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i to spod skrzydeł profesora Jerzego Nowosielskiego. Maciej się już wtedy interesował bardzo hiper- i fotorealizmem, ale na słynnym wykładzie profesor Jerzy Nowosielski zachęcał studentów do stworzenia grupy ludzi, którzy zaczną penetrować tę przestrzeń stylistyczną, którą jest właśnie fotorealizm. Ten wykład był bardzo istotny i widać było, że Jerzy Nowosielski był zafascynowany tym fotorealizmem i widział w tym jakąś możliwość pójścia w malarstwie jakby krok dalej. To dla mnie było olśnienie. Dał zielone światło na to, żeby korzystać bez żadnych jak gdyby obciążeń i ogródek z fotografii. Malowanie jest to jakiś rodzaj takiej medytacji, szczególnie jeżeli pracuję nad takimi pozornie monotonnymi strukturami, jak rdza czy jak kamień zmurszały, ale jest to dla mnie rodzaj medytacji i niezwykła radość, jeżeli rzeczywiście ta sugestia, którą usiłuję przekazać za pomocą właśnie namalowania tego, jest jak gdyby udana. To jest moje życie. Ja lubię malować, ja lubię kreować, ja lubię po prostu tą pracę w ogóle z pędzlem i stworzeniu tych struktur i przekazywaniu jakichś moich myśli. To mnie przenosi do innego świata. Jesteśmy w Muzeum Nowej Huty, w budynku dawnego kina Światowid, gdzie prezentowana jest wystawa zatytułowana Mój drugi dom, huta imienia Lenina. Ekspozycja powstała w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty i zadaliśmy sobie, przygotowując ją, takie pytania, czym huta imienia Lenina była dla jej pracowników. Na wystawie można zobaczyć między innymi film, który jest efektem wywiadów, które przeprowadzaliśmy z pracownikami dawnej huty imienia Lenina.
Nie poszłam pracować do Huty z pasji i z miłości do Huty, tylko po prostu dlatego, że to była jedyna szansa w Krakowie, żeby w miarę szybko dostać mieszkanie. Na ekspozycji możemy zobaczyć między innymi różne narzędzia, które były wykorzystywane do pracy w hucie, stroje hutnika, pamiątki związane ze sportem, który był organizowany przez Hutę imienia Lenina. Można zobaczyć również, jak wyglądało żywienie hutników, mówimy o stołówkach, które były dla nich organizowane. Też zajmujemy się takim zagadnieniem, w jaki sposób Huta imienia Lenina była wykorzystywana propagandowo w czasach PRL-u. Opowiadamy o tym, jakie osoby do huty z oficjalnymi wizytami przyjeżdżały. Eksponaty i zdjęcia, które można zobaczyć na wystawie, pochodzą z różnych źródeł. Część z nich to oczywiście nasze zbiory muzealne, ale wystawy nie byłoby, gdyby nie pomoc wielu osób z Nowej Huty, w szczególności dawnych pracowników Huty imienia Lenina. Część eksponatów pochodzi z dawnej Huty imienia Lenina, między innymi ten ogromny, masywny stół, który znajdował się na jednej z hal produkcyjnych. Wystawa jest okazją zarówno do wspomnień dla tych osób, które przez lata były związane z dawną Hutą imienia Lenina, ale jest też okazją do tego, żeby zobaczyć, jak ten zakład funkcjonował, jak wyglądała praca w dawnej Hucie imienia Lenina. Dla tych osób, które tych czasów, kiedy ona takie imię nosiła, pamiętać nie mogą, można spróbować porównać, jak ta praca zmieniła się w stosunku na przykład do lat 70., 80., a jak wygląda dzisiaj.